w 2019 roku w Katowicach zastopował obecnego tutaj. Jeszcze młody chłopak zaczyna w kategorii papieżskiej, także zaczynamy. Sport. Pytanie, jak twardy jest Igor? Walcząc na kole po prostu trzeba być twardy. Twardzielem nie był niestety to. Komentowaliśmy z Piotkiem w ubiegłym roku i do... W zasadzie zatrzymał ją dokumentnie, potem tylko kolejny krok dokonał rządzącego z Demokratycznej Republiki Konga. O, teraz ładna kombinacja. Dużo aktywniej. Lewy prosty Szewaduckiego. Dość os... Trzymaj wysokie tempo, mówi trener Nelson, odpowiedzialny za karierę. Na zawodowych ringach Bakolego 13. Na razie tak jakby w naprawie wychodził Bakole do ringu. Dokłada jeszcze do repertuaru podbródkowe. I jeszcze dołóż cios na korpus. Tak, no, znakomita pierwsza runda w jego wykonaniu. Nakład pachniał wówczas. I również Robert Gortat był wtedy w ringu. No właśnie, gdy zatrzymywał, nie powalił wtedy Mariusza Wacha, no ale walka... Na ruch Szewaduckiego. Przegrał żadnej walki, wygrał 10-8. Ukrainiec jest pewnośnikami. O, lewy sierpowy! Razu bije lewy sierpowy. Oderwał się Artur Szpilka, który sparował. Ale rozpocznie proces rozbijania Szewaduckiego. Wiele na to wskazuje, ale teraz dwa razy prawy. Tak jak mało miejsca pod ciosy w różnych płaszczyznach. Proszę, lewy sierpanie, czy wchodzić w cios, czy też koncentrować się na szczelnej gardzie, jak Bakole. No w beznadziejnej sytuacji jest Szewaducki. Się chwieje, już się chwieje Szewaducki. To nie potrwa, ten proces zniszczenia postępuje. A to jeszcze być może będzie musiał interweniować. Tak jest, nie, to się zaraz... Bateria Halka jeszcze próbuje poderwać się. Jak nas... Lewy na wątrobę Szewaduckiemu, Bakole. Nie, ten lewy sierpowy jest niesamowity. Stąd tego. Musiał, wyprostował go Bakole. Moim zdaniem to nie ma żadnego sensu dalej, bo się skończy ciężkim nokautem. Absolutnie tak, absolutnie tak, nie ma nic do... Znów Halek Szewaducki. Ciężkie i... Wyrzucony przez Bakolego, proszę zobaczyć, jak zerwa. Opadła mu prawa ręka. Jak automat od razu wystrzelił lewym sierpem Bakole. No tak, i straszne są te ciosy. Koniec. Barta, bo Szewaducki protestuje, ja wcale muszę... W ringu to jest kawał zbuja ważącego ponad 125 kg. No i te ręce mu chodzą tak, jakby on walczył w kategorii średniej. Dał jednym ciosem na 10 uderzeń Martina Bakolego predyspozycję. Byłby naprawdę godnym pretendentem. Martin, the next king of Scotland, Bakole! A tym, który wręczył flagę...